Witajcie w kolejnym odcinku Pogotowia Polowego Top Agrar Polska. No, mało kto wie, ale z wykształcenia jestem łąkarzem i w końcu stało się. Dzisiaj kolejny pierwszy raz i to właśnie z Wami odcinek na temat renowacji łąk. W końcu będę mogła Wam powiedzieć trochę szerzej o tym, dlaczego jest to takie ważne i dlaczego warto zainwestować w jedną z najtańszych metod renowacji, czyli w podsiew. Zapraszam serdecznie. Akurat jesteśmy na łące, gdzie właśnie odbywa się przygotowanie łąki do podsiewu. Bardzo ważne w tym roku było, żeby wszystkie łąki po zeszłym mokrym roku dokładnie wybronować i o to w tym właśnie chodzi. 2 razy bronowanie, najlepiej na krzyż, żeby zniszczyć starą darń. I to się właśnie teraz dzieje. Jeśli dacie radę, to najlepiej byłoby jeszcze bezpośrednio przed bronowaniem zastosować nawóz wieloskładnikowy NPEG. Pokażę Wam, co się dzieje na takiej łące, jak wygląda darń i o co chodzi, dlaczego musimy przejechać broną 2 razy, żeby się podsiew udał. Zobaczcie, dopiero teraz widać, za pierwszym razem wyrywamy obumarłą pilś, za drugim razem, oczywiście też przy okazji niszczymy kretowiska, za drugim razem robimy już więcej miejsca i przestrzeni dla nasion i dla młodych siewek rośliny mieszanki, którą będziemy podsiewać. Często zadajecie mi pytania, kiedy robić podsiew, czy na wiosnę, czy późnym latem. I oczywiście powiem Wam, żeby podsiew się udał, jest jeden podstawowy warunek – woda. W tym roku tej wody na szczęście mamy dosyć sporo, zwłaszcza tutaj w Wielkopolsce. W zasadzie na końcu zeszłego roku i całe lato mieliśmy jej za dużo. Nie udało się zebrać drugiego pokosu, nie udało się zebrać trzeciego, a nawet 4. pokosu. Ta woda stała. No i teraz ten podsiew jest niezbędny i na szczęście trochę tej wody jest po zimie, więc nie ma co się zastanawiać, tylko podsiewać łąki. Ta łąka, którą teraz podsiewamy, była skoszona jeszcze we wrześniu. Co prawda drugi pokos udało się dopiero zebrać we wrześniu, ale była skoszona. I zobaczcie, co się dzieje natomiast, jeśli się nie udało skosić ani drugiego, ani trzeciego pokosu. Zobaczcie, co się dzieje. No w taki sposób absolutnie nie można takiej łąki nawozić, rekultywować. Patrzcie, co się dzieje. Nawóz spadł na wierzch, tu zresztą te trawy stare się wykępiają. Koniecznie musimy to wybronować. To trzeba wybronować, a tutaj mamy jeszcze oczywiście straty po dzikach, więc to wszystko załatwi brona z włóką, spowoduje wyciągnięcie starej pilśni, także na powietrze darń, no i wyrówna straty przez dziki. Słuchajcie, pytacie mnie też często, jakie gatunki traw wybrać do mieszanek na podsiew. No, najlepiej nadają się wszystkie te gatunki, które są bardzo agresywne i szybko, intensywnie rosną, a więc życice, trwała, wielokwiatowa, mieszańcowa, ale także kostrzewa łąkowa. Tam, gdzie jest trochę bardziej sucho, dobrze sprawdzi się na przykład kubkówka pospolita. No a z motylkowatych wybierajcie koniczyny. Koniczynę białą, koniczynę biało-różową lub koniczynę łąkową. Ile mieszanki? No mieszanki około 25-30 kg na hektar powinniście wysiać. I pamiętajcie, bardzo ważna rzecz. Po podsiewie koniecznie trzeba łąkę czy też pastwisko trzeba zwałować. To jest bardzo ważna rzecz, żeby docisnąć nasiona, zapewnić im kontakt z podłożem, żeby szybko skiełkowały. No i potem modlić się o deszcz. Jesteśmy tutaj na troszkę innej łące. Jest to też gleba organiczna, torfowa, torfowo-murszowa. No i tutaj woda faktycznie stała całą jesień, całe lato i dopiero tak naprawdę niedawno zeszła. I zobaczcie, jak to wygląda. Musimy koniecznie ją wybronować, ale widzicie, ile jest starej runi uschniętej, spilśniałej po zeszłym sezonie. Jeden przejazd na pewno nie wystarczy. Myślę, że nie będzie i tak jeszcze idealnie, natomiast możecie zobaczyć, jak wygląda taka łąka, na której nie udało się zebrać 2., 3. i 4. pokosu, no i woda dopiero zeszła teraz na wiosnę. To wszystko w dzisiejszym specjalnym, zielonym pogotowiu polowym. Jak widzicie, jest akcja na polach, wszyscy wyjechali na łąki, rozsiewają nawóz i dobrze, bo jest na to czas, jest pogoda i nie można czekać, ale dla wszystkich tych, którzy chcą jeszcze bardziej doskonalić produkcję pasz z łąki, z pastwisk, chcą zbierać dużo i świetnej jakości paszy objętościowej, polecam nasze specjalne wydarzenie. Już 5 i 6 czerwca przygotowaliśmy dla Was specjalne seminaria właśnie poświęcone temu tematowi. Pierwsza lokalizacja to okolice Białegostoku, druga lokalizacja to okolice Makowa Mazowieckiego. Pamiętajcie, 5-6 czerwiec, zapisujcie się, szczegóły na naszej stronie topagrar.pl. Zapraszam serdecznie.